Witam Was wszystkich ponownie, Maciej Żochowski, Mini Cox, Team SFD. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, który został na pewno przez Was dawno zapomniany, o tym, żeby słuchać własnego ciała. Chodźcie. O co mi chodzi z powiedzeniem, by słuchać własnego ciała? Wyobraźcie sobie, że dostajecie rozpiskę od swojego trenera, ściśle według niej podążacie i nagle przychodzi taki moment, że dostajecie posiłek, bądźmy na to węglowodany, białko i tłuszcze. Patrzycie na niego i myślicie tak, węglowodany, zjem z chęcią, tłuszcze jak najbardziej, ale białko chyba tłuszcze pawia. I co wy robicie? Wciskacie to na siłę. I to jest wasz błąd. A dlaczego? Już wam mówię. Wasze ciało to inteligentna maszyna i słuchajcie, jeżeli na przykład potrzebuje jakiegoś makroskładniku lub nie potrzebuje, daje wam znać. Dlaczego wam się nie chce tego mięsa? Bo wasz organizm nie potrzebuje białka. Wasz organizm potrzebuje tylko te węglowodany i tłuszcze, więc odpuśćcie sobie w jednym, dwóch, trzech, nawet przez cały dzień, jak nie zjedziecie tego białka, czy tam tłuszczu, czy węglowodanu, to nic wam się naprawdę nie stanie. A uwierzcie, wyjdzie wam to tylko na plus. Drugi przykładem jest taka rzecz, że idziecie na trening, macie ściśle zaplanowany plan treningowy, ale czujecie się jak szmat dzisiaj. Po prostu nie macie siły na nic, nawet nie macie siły zrobić cardio. Odpuśćcie je sobie. Nawet jak jesteście przed zawodami, nic się wam nie stanie. Jak poświęcicie jeden dzień, poleżycie na kanapie i odpoczniecie. Ba, nawet wyjdzie wam to na plus. Pamiętajcie o tym, żeby nie popadać w skrajność. To, co wam przed chwilą powiedziałem, jest bardzo ważne, ale to nie jest tak, że macie zaraz sobie zrobić cały tydzień lenistwa albo zaraz 3 dni obżarstwa. To jest popadanie w skrajność. Ja wam mówię to na takiej zasadzie, że musicie sami to wyczuć, na pewno to wyczujecie. Mi osobiście zajęło to 11,5 roku, by do tego dojść. Wcześniej popełniałem te same błędy co wy, czyli jadłem na siłę, potrafiłem posiłki popijać wodą, byleby to we mnie weszło. Potrafiłem chodzić na treningi na siłę, czy trzy razy dziennie trenować, czyli robić trening siłowy i 2 razy cardio. Chodziłem po prostu jak trup. Nie miałem siły, by wyjść z własnym psem na spacer. 2,5 godziny się potrafiłem rano zebrać po wstaniu, żeby wyjść z własnym psem na spacer. To jest chore. Dzisiaj to wygląda tak. Jestem praktycznie gotowy z formą na zawody, jestem najedzony, pełny energii, wstaję rano z chęcią do życia, trenuję, gdy mam ochotę, jem, gdy mam ochotę, wiadomo, teraz dietę trzymam, ale to nie jest tak, że chodzę jak śmierć i czekam tylko na dzień zawodów. To jest po prostu chore. Ludzie, pamiętajcie o tym, żeby nie popadać w skrajność. W tej serii odcinków ze mną poruszę tematy, które być może dla Was są typowe, ale zaprezentuję je Wam z całkiem innej strony. Zresztą znacie mnie, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem dość kontrowersyjny i zawsze robię wszystko na przekór. Ja Wam pokażę, jak robić to na przekór, by Wam wyszło wszystko na plus. Kolejnym takim typowym głupstwem, jaki na pewno popełniacie, jest patrzenie się na wagę. Ja też to robiłem przez wiele, wiele, wiele lat. Wstawałem rano, ważyłem się, patrzyłem, czy waga nie spada. Jak spadała, jadłem więcej. Słuchajcie, waga nie jest żadnym wyznacznikiem. To, że waga Wam spadnie, nie znaczy, że Wam mięśnie nie urosną. Może być tak, że Wam po prostu jedzenie z jelit wyleci, woda spod skóry, a mięśnie Wam i tak czy siak będą cały czas rosły. Proszę Was, nie sugerujcie się wagą, tylko patrzcie wyłącznie w lustro. Kolejny przykład, kiedy możecie posłuchać własnego ciała, to trening. Podam Wam go na własnym przykładzie. Dzisiaj środa, wypadają mi barki. Czuję, że jak pójdę, zrobię te barki, to po prostu, nie wiem, puszczę pawia. Tak mi się nie chce, że wolę usiąść w domu i siedzieć przed na kanapie i jeść chipsy. Co robię? Inny trening. Wybieram sobie partię, na którą po prostu mam ochotę, mimo że nie jest ona w planie. Lepiej iść tą drogą i słuchać własnego ciała, niż po prostu głupiej rozpiski. Zawsze, ale to zawsze słuchajcie własnego ciała. Innym przykładem jest po prostu ćwiczenie. Macie na przykład zrobić dzisiaj wiosło na plecy, ale tak nie macie ochoty na nie, albo czujecie, że nie wiem, po prostu nie wejdzie. Co robicie? Zmieniacie je na inne ćwiczenie. Słuchajcie własnego ciała. Nie bądźcie bawołami, które podążają za resztą i słuchają się tylko, nie wiem, jednej osoby, czy tam patrzą w rozpiskę. Nie popadajcie w skrajność. Pamiętajcie, że każdy układ nerwowy, centralny układ nerwowy, potrzebuje czasami jakiegoś lekkiego resetu, czy odpoczynku, czy jakiejś dużej dawki rozrywki. Jeżeli chodzi o mnie, ja potrafię po prostu, nie wiem, sobie przebalować weekend, albo gdzieś po prostu pojechać, nie wiem, do Energyland, gdzieś, gdzie po prostu nie ma siłowni, nie ma nic z tym związanego i po prostu się resetuję, tak? I to wychodzi mi jak najbardziej na plus. Nie patrzcie na to, czy wypijecie trochę alkoholu, czy wypijecie piwo, bo to jest bez sensu. Wszystko jest dla ludzi, ale z umiary. Byleby nie popadać w skrajność. Jestem tutaj dla Was jako wujek, dobra rada. Jeżeli macie jakiś pomysł na ciekawy odcinek ze mną, czy temat, który byście chcieli poruszyć, pamiętajcie, że nie ma tematu, którego byście nie mogli ze mną poruszyć, ale nie każdy temat mogę poruszyć na kanale SFD.
Piszcie w komentarzach, ja je czytam, nawet gdy nie odpisuję, to, tak, i to i tak je czytam i na pewno wybiorę te najciekawsze i poruszę. A Was zapraszam wszystkich to na swój Instagram, link znajdziecie w opisie i do zasubskrybowania kanału SFD.